Dzień dobry, cześć Natalia. Cześć. Witamy Cię w naszej internetowej telewizji Multipagas, w ramach której prezentujemy taki cykl Ludzie i Pasja. Zaprosiliśmy Cię na takie spotkanie, ponieważ od wielu lat masz okazję dzielić się swoją miłością z różnymi osobami w różnym wieku. Na pewno też z dziećmi od najmłodszych lat. Mówię o tańcu. Dziękuję za zaproszenie, że mogę wziąć udział i porozmawiać z Tobą troszkę na ten temat. Tak, ja już tańczę bardzo długo, bo zacząłem jak miałam 6 lat, czyli już 31 lat mam do czynienia z tańcem i uczę dzieci, młodzież oraz też dorosłych. Czy w związku z tym, że jakby naszym tematem przewodnim jest właśnie pasja i ludzie, którzy tą pasją zarażają, dzielą się, mogłabyś trochę opowiedzieć, bo mi się nasuwają dwa pytania, Natalia, jak sobie myślę o tym, co robisz, to takie dwa podstawowe, jakby co czujesz, kiedy tańczysz, bo to zawsze jakby mnie inspirowało, jak patrzę na ludzi, którzy wchodzą całym sobą, czy całą sobą w to, co robią. No i drugie pytanie, które mi się nasuwa, odpowiesz, na które będziesz chciała, może na dwa, bo po kolei, kiedy dzieli się tą pasją, tą miłością do tańca z innymi, to też co ci towarzyszy? Już od młodego wieku cały czas tylko muzyka. Mój tata był w orkiestrze i chyba po nim odziedziczyłam po prostu muzykalność, tak? I cały czas w moim życiu jest muzyka i taniec i gdzie mogę, to tylko tańczę. Znajomi mówią, że jestem wariatka na tym punkcie, bo cały czas, gdybym mogła, to słuchała muzyki i się ruszała. Nawet jak idę w markecie, to sobie drygam przy półkach sklepowych. Taniec to jest moja wielka pasja, oczywiście hobby. Też jakby zarobek na życie. Staram się dzieci przygotowywać nie tylko do turniejów tanecznych, czy tam castingów w dalszym etapie tańca, ale też, żeby dzieci po prostu były pewniejsze siebie, żeby się nie stresowały, żeby umiały się obyć z publicznością, z widownią, tak? Mhm. Wiesz co, tym, że się zastanawiasz, nie musisz się przejmować, ponieważ nasi widzowie, którzy też już nas oglądają, za co im dziękujemy, się cieszymy, wiedzą też doskonale o tym, że my nie mamy scenariusza tej rozmowy, więc zazwyczaj to pytanie się pojawia pierwsze, a później płyniemy, więc to, że zastanawiasz się na bieżąco nad tym, co powiedzieć, to super, bo to też właśnie jest między innymi dowodem na to, że nie mamy poukładanych odpowiedzi w głowie, tylko dzielimy się tym, co jest. Natalia, wiesz co, bo ponieważ my się też znamy jakiś czas, ale nigdy nie mieliśmy tak długo okazji ze sobą rozmawiać, ale poza tą miłością i zarażeniem tych dzieci, bo ja też miałem okazję widzieć, jak dzieci patrzą na ciebie, kiedy ty prowadzisz te zajęcia, z otwartą buzią i z taką pokorą robią to, co im pokazujesz, ale są takie dodatkowe rzeczy, którym nie wiem, czy sobie ludzie zdają z tego sprawę, bo nie chodząc na zajęcia z jakiejś gimnastyki korekcyjnej, no tutaj też trochę naprawiasz takie wady postawy, no bo dbasz bardzo tak, mocno o to, tak, żeby tak, to... dbam o pion, jeśli chodzi o taniec jazzowy, taniec współczesny, czy to, co mamy teraz, disco dance, no to tancerka czy tancerz musi być w pionie, tak? Także wszystko dzieciom poprawiam, całą postawę i widzę bardzo dużą różnicę po jakimś czasie. Same dzieci widzą, ich rodzice, jaka jest poprawa w postawie, nie tylko w postawie, ale też w chodzie. Dużo dzieci chodzi jakby ze stópkami do środka i też na to patrzę, jeżeli tańczymy jazz, disco, no to pozycja baletowa, tak? Pozycja baletowa, stópki muszą być odkręcone. Dużo dzieci też oczywiście chód i stópki ma poprawione dzięki właśnie tańcu. Trochę płynnie przeszliśmy do odpowiedzi na drugie pytanie i chciałbym do niego wrócić. Kiedy pracujesz z dziećmi, uczysz, bo myślę, że to można było podzielić te grupy wiekowe na dzieci, które są inną grupą odbiorców i dorosłych. To jakie masz refleksje, jak z nimi pracujesz, to co się dzieje? I z Tobą, i z tymi dziećmi, jakie są Twoje takie doświadczenia? Powiem Ci, że różne. Jakbym miała się cofnąć troszeczkę wstecz te 10 lat do treningów z moimi dziećmi, czy młodzieżą, czy dorosłymi nawet, były bardziej jakby ambitne, w sensie takim, że nie było aż tego telefonów, nie siedziały w telefonach, w laptopach, tak? Tylko co dzieci robiły? Chodziły na podwórko, grały w różnorodne gry, także więcej miały ruchu. Teraz dzieci mają dużo mniej ruchu. Staram się też z nimi rozmawiać na ten temat i z rodzicami, żeby dzieci nie zamykały się tylko w domach.
i siedziały, tak? I że rodzice chcą na siłę ich wyciągnąć gdzieś, tylko żeby dzieci same chciały przyjść na takie zajęcia, czy to jest tanie, czy to jest piłka, czy to jest pływanie. Także tego na pewno brakuje teraz u dzieci, żeby więcej chęci do sportu było. No, my mamy podobnie, mówimy, bo tutaj też z kimś tam gronem przyjaciół, które też jest tobie znane, znajome. Wiesz, jeszcze chciałem cię o taką rzecz zapytać. Proszę cię, zweryfikuj, bo jakby ten cykl Ludzie i Pasja też jakby zrodził się z takiego pomysłu, że bardzo dużo, stosunkowo, tak, ale mam wrażenie, że też bardzo dużo miejsca poświęca się w różnych mediach różnym ciekawym miejscom. Zabytkom, niezabytkom, albo jakimś nowoczesnym miejscom. No, my akurat rozmawiamy w Wałbrzychu, w którym jest stara kopalnia. Coś, co zostało odrestaurowane i pokazywane jest jakimś tam atrakcją turystyczną, ale za każdym miejscem stoi jakiś tam człowiek i też chcieliśmy z tobą, czy chciałem z tobą porozmawiać, bo to, co powiedziałaś, też mnie zaskoczyło. Nie miałem pojęcia, że aż tak długo się zajmujesz tańcem i dzielisz się tym, bo mamy nadzieję, że oglądają też te młode osoby, które szukają gdzieś tam właśnie jakiejś drogi życiowej i okazuje się, że realizując swoją pasję, miłość do jakiegoś zajęcia, można też cieszyć się tym i zarabiać, tak. Żyć z tego. To nie jest tak, że to jest jakiś mit, że musisz być pielęgniarką, bo ten zawód zawsze będzie i absolutnie nie tańcz, bo ja takich wiele historii słyszałem. Tak. To też dzieci właśnie często powtarzają, że, znaczy może nie dzieci, rodzice, a niech sobie chwilę potańczy, a ja mówię, że dziecko ma potencjał, żeby pójść w tą stronę, tak? Tylko mówię, że to trzeba troszeczkę wysiłku i też rodzic musi troszeczkę pokierunkować tym dzieckiem, a jeżeli dziecko mówi, że on nie przyjdzie, nie chce jej się chodzić na zajęcia, bo ona się poci, no to chyba wiadomo, że jak się poci, to dobrze, tak? Także tutaj ta kwestia troszeczkę tego typu, że i rodzic, i dziecko muszą jakby rozmawiać też o tym, tak? O tym, że mamo, tato, chcę tańczyć, a niektórzy rodzice, a po co ci ten taniec? Z tańca nie wyżyjesz. Ja to też słyszałam przez nauczycieli swoich. Z tańca nie wyżyjesz, ucz się lepiej, co ty z tego tańca masz? I tak dalej, i tak dalej. Także to na pewno jest kwestia też i dziecka, i rodzica, dużo rozmów i też z trenerem rozmów, tak? Jeżeli trener widzi, że dziecko jest czymś dobre, no to trzeba. No to można pójść w tym kierunku, tak? Mówisz o takiej odpowiedzialności wychowawczej, pedagogicznej, tak. Trenerskiej tak. I naszej rodzicielskiej, bo też mam nadzieję, rodzice nas też oglądają, żeby nie było tak właśnie, że trzeba wykonywać jakiś zawód, który dziecko ma 6-7 lat, a ja już wiem, że on będzie, nie wiem, lekarzem albo pielęgniarką, bo to na pewno będzie. No niekoniecznie. Przecież przykładów jest masę. Jak ktoś nie tańczy, to też nie zdaje sobie pewnie sprawy z tego, ile jest klubów tanecznych albo zespołów, które przecież no, żyją z tego. Tak, jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo i na różnych poziomach tanecznych. Także uważam, że kierunkując się, jeżeli ktoś chce być dobrym tancerzem, dobrym zawodnikiem w czymkolwiek, to naprawdę musi troszeczkę sprawdzić tą kadrę, tak? Czy jest dobra, jakie ma osiągnięcia, żeby po prostu dziecku też krzywdy nie zrobić, tak? Żeby nie zapisać do jakiejś podrzędnej szkółki różnorodnej i dziecko tańczy 6 lat, a nic nie umie, tak? Czy dziecko gra, nie wiem, w piłkę ileś tam lat i też niewiele z tego, wynosi. To, co ty robisz z dziećmi, też jak patrzę, bo to ma jakby dla mnie też taki pedagogiczny walor dodatkowy, że one trochę, przynajmniej trochę uczą się pozbywać tego lęku przed oceną, no bo one występują, chcąc czy nie chcąc, jakby kiedy ty przygotowujesz się do jakichś zawodów, turniejów, no to one muszą pokazać te swoje umiejętności, wyjść z tym stresem takim się uporać, więc ta odporność na stres w takim małym wieku też odgrywa dużą rolę. Tak, i to na treningach też z dziećmi ćwiczę, czyli na przykład wyobraźcie sobie, że tu jest kamera, tu jest kamera, tu jest kamera i do tej kamery tańczymy. Albo że jest publiczność, że są sędziowie, tak? Że nie możemy tańczyć z grobową miną. Także to te też nauczam na zajęciach, żeby po prostu one miały obycie z tym wszystkim. Kurczę, to super informacje, bo wiecie, zapiszę dziecko na taniec. Niech się porusza trochę, tak jak mówisz i coś może z tego będzie, jak będzie, to będzie, jak nie, to nie. Ale to jest tak wiele rzeczy, które dla tego dziecka są ważne, poza samą aktywnością ruchową. Te wszystkie inne rzeczy, które na tym poziomie emocjonalno-psychologicznym odgrywają ogromną rolę w przygotowaniu go do jakiegoś tam życia, no nie? Nawet tego rówieśniczego. Wiesz co, powiem ci tak, że dużo osób chce zapisać dziecko na taniec, żeby się troszkę poruszało,
a niektórzy chcą, żeby byli tancerkami już od razu, a to się tak nie da. I też rozgrzewka czy rozciąganie, tak, u mnie jest, to jest priorytet, żeby to dziecko dobrze tańczyło, no bo musi rozgrzać to ciało, żeby sobie też nie nabawiło się żadnych kontuzji, więc dziecko też często się zniechęca, jak ma się już rozciągać. Ono już nie chce tańczyć, tak, no bo ono musi się rozciągać, a to troszeczkę boli, a to się nudzi, powtarzanie takich elementów technicznych, no bo technika w tańcu też jest bardzo ważna, tak? No i zahaczysz tak dużo ciekawych tematów, że tych 12 minut to na pewno by nam zabrakło, bo pierwsze próby jakieś tam i występują zniechęcenia. No, twoją rolą jest utrzymać jakby tą motywację na zajęciach, żeby one chodziły dalej. No ale z drugiej strony znowu też rola rodziców, żeby powzmacniały te dzieci, że to nie jest tylko kwestia samych przyjemności na treningu, bo nie po to chodzimy, żeby było zawsze miło. Przecież sama powiedziałaś, pewnie przez tyle lat, ile tańczysz, nie jedna kontuzja ci się zdarzyła. Oj. No. Nie jedna kontuzja, nie jeden ból. I mimo tego dalej to robisz. Nie? Moja pasja. Miłość. No, miłość. Z miłości trudno zrezygnować. No ja na pewno nie zrezygnuję. No a jak już coś mi się stanie, tak, to zawsze ta muzyka i ten taniec w mnie będzie, także. Gdybyśmy mieli zachęcić rodziców i dzieci do tego, żeby się ruszały i poprzez taniec poznawały świat, to co byśmy mogli im powiedzieć? Tak jak wcześniej mówiłam, nawet ta postawa, czy to chodzenie, to bardzo dużo daje dzieciom, nawet pewność siebie. Jak już ma 18 lat, 20, to już nie chodzi pogarbiony, jest taki skulony, tylko bardziej pewny siebie. Także ja zachęcam do tańca wszystkie dzieci. Także zapraszam, mamy nowy nabór teraz. Zapraszam do nas na zajęcia na Piaskową Górę, do R-Klubu na ulicę Główną 13. Macie też jeszcze w innych miejscach, prawda? Tak, ja jeszcze mam w Świdnicy, w Body Art na ulicy Wałbrzyskiej i na Podzamczu w spółdzielni mieszkaniowej. My też zapraszamy. Bardzo ci dziękuję, Natalia. Życzę tobie i twoim podopiecznym, żeby z tej twojej miłości do tańca korzystały nieustannie, a ty, żeby tobie nie zabrakło energii w dzieleniu się tą miłością z nimi. Dziękuję również za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Ale to moje to nie będzie. Nie. I to, i to, i to. I musiałam, wiesz, coś. Mówię coś, mówię. Bo one się boją moich oczu. Tak, no. Tak. Ja mam nagranie, wszystkie dzieci siedzą tak, a ja siedziałam tak. Ośmiolatka, nie? W spódniczce w ogóle, taki szczekin, wiesz. I tak siedziałam, nie? Bo... Jejku, ja się krępuję w twoich oczu, nie wiem czemu. To jeszcze się nie nagrywa, nie?